witam. Andrzej Pasieka pod Gruszą. 29 lutego 2020. Dziś nie będzie nagrań o pszczołach. Po prostu dołączamy się, ja się dołączam do grupy, która sprząta las. To są ludzie, którzy chodzą z wykrywaczami i sprzątają las. Dziś w sobotę po prostu ja do tej akcji się dołączam. To jest Forest Challenge i po prostu chcę iść posprzątać las w koło, gdzie moje pszczoły latają na lipę. Jest to w tamtym kierunku jakieś 600-700 metrów. Nie wiem, czy będzie widać. Latają tam. Nie wiem, co to za ptaki, duże ptaki. Lasek 400-500 metrów, może dalej, są właśnie lipy i tam będziemy sprzątać. Ogarnę jeszcze tu troszkę w koło, bo widziałem wcześniej, że są jakieś tam folie były, ktoś wyrzucił. I to tyle, to nic. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy chodzą z wykrywaczami, walczą o to, żeby ich też zauważono, jakieś tam przepisy, nie wiem, o co dokładnie chodzi, po prostu lubią swoją pasję, tak jak każdy lubi swoją pasję. Coś tam ogranicza ich i chcą zrobić coś, żeby po prostu mówiono, zauważono ich. Ok, biorę worek, oblecę tutaj w koło swojej pasieki, troszkę zobaczę, woreczek przygotowany i do usłyszenia za chwilę. Zatrzymałem się z drugiej strony tej pasieki, co mam. Zobaczcie, wszędzie papiery, papierzyska zbieramy. Butelki. O, zobaczcie, jak pięknie. Ale śliczne. No normalnie wiosna będzie. Szkoda, że te śmieci tam psują to wszystko. O, to już wiadomo. Jutro ma być ciepło. Będą loty na pyłek. Dobra, ja ogarniam te śmieci. Chcę pojechać tam z tamtej strony, gdzie te lipy. Ogarnę tutaj troszkę i nagram z tamtej strony lasu. Zobaczcie, przeszedłem, mówię, barć. Ale ciekawe. Olcha. Tak nasłuchiwałem, czy czasem nie ma pszczół tutaj. Stara grusza. No, powiem wam, że ciężko stąd wyjść. Jest wkoło tu śmieci. 2 kilometry stąd jest wysypisko śmieci. Ludzie po prostu na tej drodze polnej wysypali jakieś meble. Normalnie masakra. Masakra. Przecież można zawieźć. Pokazać tylko, że się płaci za śmieci. Można wywieźć śmieci legalnie. Nic nie trzeba za to płacić. Ale ludzie nie. Wolą wywieźć się gdzieś do lasu. Zbieramy to wszystko. Teraz nowa ustawa wyszła o segregowaniu śmieci. Teraz takie śmieci z lasu przesegregować do osobnych worków. To wszystko, nie wiem. Ja myślę, że dobrze, jakby ktoś pomyślał na tym, że kto sprząta las i zbiera te śmieci w lesie, no po prostu bez segregacji, bo to jest szkło, tu jest wszystko. I meble nawet ludzie wyrzucają. Zobaczcie. Stare folie po workach, która leży już tu pewnie lat, bo się kruszy, rozsypuje. Dobra, nie marudzimy, sprzątamy. Zanim dojadę chyba na to miejsce, gdzie te lipy są, to będę miał ten cały worek. Ale super, będę miał wszystko koło pasieki. Zobaczcie, to wszystko z pola też wieje, ktoś wyrzuci gdzieś tam dalej i to wszystko po prostu tu leci. Okej, do usłyszenia za chwilę. Śmieci jest od groma. Zobaczcie. Później takie coś
jakieś spinki pod wykrywaczem, daje sygnał, można sądzić, że znajdka stara. Wszystkie śmieci rzucone w lesie. Jeszcze tu jest coś. Powiem wam, że jest tego, ale chodzę tu w koło, prawie cały wór. Jeszcze końca nie ma i jak sprzątnąłem ten odcinek tutaj, zrobiło się tak czysto i przyjemnie, że aż normalnie cieszy oko, jak się wjeżdża i widzi się, nie widzi się syfu, papierów, tego wszystkiego. Naprawdę akcja musi odnieść sukces. Myślę, że ci, co chodzą z wykrywaczami, dopną swojego, że będą mogli chodzić bezstresowo. To, co jest dla archeologów, jak czytam, to niech będzie, że to prawo się zmieni tak, jak jest nad Tamizą. Jeden z kolegów też pokazuje piękną gablotkę ze znajdkami. Jeśli jest zainteresowany muzeum, ma pierwszeństwo prawa pierwokupu. Jeśli nie, po prostu nie ma miejsca na to, czy po prostu nie jest to zbyt cenne, może sobie zachować, zrobić gablotkę, pamiątka fajna. Jakby tak było, kto wie, wiele by się pewnie uratowało rzeczy, których po prostu nikt może nie odnaleźć lub po prostu zgniją w ziemi. Fajne programy, fajne filmy koledzy puszczają. Miło się ogląda. Dobra. Pozdrawiam ich jeszcze raz. Macie tu coś metalowego? Kurczę, zgadnijcie, co to jest. Ale jaja. Co? Hełm strażacki znalazłem. He! Kurde. Chyba musi ktoś tu przyjechać pokopać, poszukać, co tu jest. Strażacki, bo to jest z tym czubem. Ale jajca, co? Kurczę. Sorry, że ten film nie będzie o pszczołach. No niestety, podjąłem się takiego wyzwania sam dla siebie i dla wszystkich, którzy to zrobili. Zostawię chyba na pamiątkę. Albo będzie to, jak ktoś zainteresowany, nagrodą, jeśli sam podejmie taką decyzję. Powiem wam, przebiśniegi ładnie tam wyglądają. Pyłek żółty jest. Jutro będzie ciepło. Podjadę, zobaczę, czy pszczółki sobie tutaj latają. Dobra. Hełm odkładamy w inne miejsce. Inne. Ale jajca. Jeszcze raz. Do usłyszenia za chwilę. Jeszcze tu pozbieramy. Bo jest bardzo dużo śmieci.
małego kawałka. Chwilę śmieciory. Tak. Jeszcze raz. Zobaczcie. Katastrofa. Oj, ludzie, ludzie. Pozbieramy jeszcze to. Powiem wam, nie trwa to. Nie wiadomo ile można poświęcić tą chwilę. Będzie czysto. To duży worek, bo jest tego trochę tutaj. Na tym polu była fasola. Wróciłem. Oj. Sam nie wiem już jak trzymać ten telefon, bo raz nagrywam tak, raz tak. Dobra, ja się sprzątam i do usłyszenia. Tyle moment pozbierane. Zobaczcie, cały wór czarny śmieci. Tu mniejszy worek, który też leżał w lesie, pozbierałem śmieci. Kolejny. No i fancier dnia. Normalnie super. O. Przegnity? Przestrzelony? Może brał udział? Ale nie, bo te gumy co są, to nie wyglądają na aż takie stare. Może brał w wojnie udział. Coś na głowę to na głowę. Ta dziura taka właśnie jest dziwna, jakaś jakby po przestrzeleniu, bo... A, tu jest pęknięty. Kurczę. Fancier dnia. Ok, zobaczcie, sprzątnęłem. Od razu miło się zrobiło, czysto. Jak się wjeżdża do lasu. Tabliczka. Powiem wam, jak stawiałem tu pszczoły, ten znak leżał tutaj zrzucony. Podniosłem go, przytwierdziłem jako tako sznurkiem. 2 lata jakoś się trzyma. Leżał sobie. Piękne przebiśniegi. Aż normalnie miło popatrzeć na taki czysty las. Naprawdę. Ok, pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Właśnie tam sprzątaliśmy w tym lesie. Tam jest pasieka między tą przerwą, między lasami. Teraz tak. I tu jest, nie wiem, ponad no, setka spokojnie lipy. Zaraz tam dojedziemy, wszystko pokażę. To chyba skowronek. Ale... Tam następny. Ok, to jedziemy w tamto miejsce. Pod tamten las sprzątniemy jeszcze troszkę. Tam śmieci. Troszkę. Tyle, ile będę mógł zabrać. No to do usłyszenia.